23 marca to niewątpliwie czas na dobre koncertowanie. Czwartek wieczór o godzinie 18.30 już rozpoczął się akademicki przegląd muzyczny. Pierwszy półfinał, cztery zespoły, jesteśmy już po tym półfinale, ale jedno jest pewne, że tak naprawdę wszystkie zespoły spisały się i teraz z niebywałą niecierpliwością czekamy na ten drugi półfinał, żeby dotrwać do wymarzonego finału. A już ze mną jest zespół Protect This City, Mai, Alpha Dog, Baby Blue Eyes. I już chyba uśmiechy się pojawiły, nóżka latała, więc pozytywnie. No nóżka musi latać na każdym koncercie, musi nóżka latać, ponieważ to jest podstawa. Jesteśmy prosto z koncertu, jesteśmy wykończeni, ale w sumie to było zajebiście. Publiczność taka, organizacja bardzo dobra, bardzo nam się podobało. Jak to się stało, że w ogóle usłyszeliście o akademickim przeglądzie muzycznym? Bo z tego co pamiętam, to chyba was rok temu nie było. Nie było nas rok temu, teraz dowiedzieliśmy się na ostatnią chwilę, ponieważ coś tam się wyświetliło na Facebooku i postanowiliśmy wsiąść w czerwony samochód i dowieźć na ostatnią chwilę naszą płytę. Zgłaszaliście się i się nie dostaliście, teraz się dostaliście. Tak jest. Tak. Czyli do dwóch razy sztuka. Jasne, po prostu znaliśmy w internecie. Wszystko w internecie można znaleźć. Perkusiste, koncerty, wszystko można. Powiedzcie mi, jak dostaliście informacji o tym, że dostajecie się do półfinału, że zostaliście zakwalifikowani? Osobiście zaniosłam płytę do Radia Afera z pięknie wydrukowanym zdjęciem i dostałam osobisty telefon. Telefon, czyli bez spontanicznej, wiesz, radości, huku i tak dalej. Znaczy nasza reakcja była prosta, stwierdziliśmy, Boże, znowu nas wzięli, no okej, fajnie, jedziemy. Jak oceniacie swoje szanse, porównując ten pierwszy półfinał? Miejmy nadzieję. Kiedyś powiedzieliśmy, że mamy i dalej nie przeszliśmy, więc teraz powiemy, że czekamy, spokojnie, jesteśmy cierpliwi. 25%, tak, mamy 25% szans. Ja szacuję tak, jak nam na paliwo dobrze wyjdzie, to możemy przyjechać za 2 tygodnie, ale trochę mamy kawałek, nie powiem. Super, dziękuję panowie bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia w finale. Dziękuję bardzo. Gdzie znaleźliście taką kobietę? W internecie. Ale to było ogłoszenie, tak? Poszukuję perkusistki? Tak, dokładnie tak. Tak było, a tak na serio, jak to się stało? Dokładnie właśnie tak było. Że ogłoszenie?